Ludzie w swoim życiu, w zależności od wychowania, norm społecznych, religijnych i kulturowych, kierują się różnymi wartościami. To, co dla jednych jest ważne i cenne, inni mogą postrzegać jako nieistotne, archaiczne, a nawet śmieszne. Dla wielu ludzi bardzo istotne są dobra materialne, pieniądze, bogactwo i życie w luksusie. Innych z kolei cieszą podróże i dobra zabawa. Jednak dla większości zapytanych przez nas mieszkańców Dębicy i naszego regionu największą wartością jest rodzina, miłość oraz praca. Jakie są dla Pani najważniejsze wartości? No pewnie rodzina oczywiście. A gdyby Pani mogła uzasadnić, dlaczego właśnie stawia Pani na rodzinę? Dlatego, że ona daje mi poczucie bezpieczeństwa. Bo widzę, że Pani tutaj na spacerze z rodziną... Rodzina jest najważniejsza dla nas. Jak gdyby Pani mogła uzasadnić, czym jest ta rodzina i jaka ta rodzina powinna być? Co Pani daje ta rodzina? Co mi daje rodzina? Na poczucie takiej pewności. No i zawsze człowiek może liczyć jeden na drugiego. Wspieramy się nawzajem. No i jak się jest uczciwym człowiekiem i żyje się w rodzinie, to jest dobrze. Zdaniem naszych rozmówców niestety we współczesnym świecie coraz częściej obserwujemy także zanik niektórych wartości, takich jak na przykład uczciwość, lojalność i chęć niesienia bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi. No bo nie wyobrażam sobie życia bez uczciwości, bez mówienia prawdy, bez szacunku dla innych. Definicja uczciwości, jakby Pani ją mogła rozwinąć, czym dla Pani jest ta uczciwość? Czym ona się cechuje? Co właśnie ci ludzie powinni być, Pani zdaniem? No jest to mówienie prawdy, szanowanie innych. No przede wszystkim uczciwość. No i co jeszcze? I w tej chwili to patriotyzm, bo nam go brakuje. Gdyby Pani mogła uzasadnić, dlaczego akurat wybrała Pani te dwie wartości? No bo po prostu no patriotyzm. Teraz obserwuje się wszędzie, że tego patriotyzmu nam, zwłaszcza Polakom, a przede wszystkim młodym ludziom brakuje. Jadą za granicę, zapominają o swojej ojczyźnie, mało tego. W naszym kraju chociażby, no tyle jest tych wszystkich marketów, prawda, obcych. No idziemy tam, kupujemy, bo parę groszy jest taniej, natomiast nasze sklepy omijamy z daleka. Jakimi jeszcze wartościami kierują się mieszkańcy Dębicy i co w życiu jest dla nich najważniejsze? Na ten temat możecie Państwo dowiedzieć się więcej, oglądając sondę przygotowaną przez reporterów Polskiej Telewizji Regionalnej PTVR. Zapraszamy na nasz portal internetowy pod adresem www.ptvr.pl oraz zachęcamy do oglądania programu PTVR w sieci Multimedia Polska. Program dostępny jest w Dębicy i w wielu miastach na terenie zachodniej części Podkarpacia.